Siemano w nowym vlogu. Proszę bardzo, jak ładnie. Wszyscy się witają. Dzień dobry. No, ładnie. Jak dzieci na wycieczkę. Stoimy przy czerwonych górach, ale to później. Ja już sobie łepek umyłam. Komisyjne otwieranie markizy. Pierwsze. Fanfary. Ty, a włączyłeś na mózgu? A, nie. No to włącz w mózgu. Mogliście sobie zamówić elektryczne drzwi, wiesz? Żeby się same zamykały. A tak to już... Nie, no kiedyś... Co to? Jakby się zamknęło, byśmy nie wyszli nigdy? Ale... Mamy kciuki, Dawid. A jest, Pablo! Bawia się... Zaraz się wyrwie ze tego. Z dachu się wyrwie. Ty, ona była włączona. Wyłączona powinna być. On. No dawaj. Co? Lecimy. Oczywiście też elektryczna. Trzeci od dołu. Idzie. Dobra, składa, rozwija się. Nie no, ja ją rozstawiam. Ale po co? Zniszczy się. Po to, żeby ciocia tam nie musiała srać koło niego. Tak. No. I potem się też cofa, żeby wiesz, naprężyć. No i teraz się o, zobacz. Widzisz? I się napręża. Rozstawiona. Czyli ja nie muszę z tą jeździć u Kali, może sam jeździć. Działa. Idę, bo podobno koleżanki na kawę przyszły. Teraz wam pokażę. Tu jest druga brygada. Tu stało wczoraj, Polacy przyjechali z Rzeszowa, słuchajcie, młodzi ludzie. O, my tu stoimy, a oni tu stali z namiotami, ale z samego rana się pojechali. Taką te, o zobaczcie. Przyszły, owieczki. Na kawkę do nas przyszły. Pięknie jest. Naprawdę cuda. Zobaczcie, kochani. A idziemy pogłaskać owieczki. Zobaczcie. Idą. Tu jest baran jeden, taki, a tu są owieczki. To... Me! Jakie fajne. Me! Idą sobie. Z panem właścicielem. Ten co ma na szyi dzwonek, to może szef. Bo taki jeden tylko ma tutaj dzwonek. Że się nie rozpędziły te barany na nas. Piękne. W ogóle piękne widoki są wszędzie. O, patrzcie jak gnają w tamtą stronę. Widzicie? Wszystkie od razu się ruszyły. Tu malutkie są owieczki. Me! O, tu jaka, zobacz, jaka tu została. Me! Me! Dogadać się idzie z nimi. Dogadamy się. Zobaczcie. O, jacie. Ja bym nie wjechała. O, o, o. O. No. A dzieci tam są, niebezpiecznie się robi. No. A jak go ściąga? No. No, trzeba uważać. O, lecą panowie pomagać. Same Mercedesy. Ej, jadą wasi bracia! Mercedesy! Same Mercedesy jadą. Da radę chyba zjechać. Ale trzeba uważać, bo zrobiło się trochę niebezpiecznie, bo dzieci tam się bawiły. Polacy!
Polacy w dodatku, bo po polsku mówią. Tak by się właśnie... Wjedzie. Prosto koła! Dobra, zjedzie, da radę. Zjechał. No. Dał radę. Ale było grubo. No, słuchajcie, rumuńscy karawaningowcy poszli im zwrócić uwagę, że powinni bardziej uważać na to, co robią, bo zabawią się tu dzieci, a to rzeczywiście było mocno nieodpowiedzialne. No. No, trochę to było nieodpowiedzialne. Zresztą nawet ci, co byli z nim, pokazali mu, żeby się puknął w głowę. Idziemy pochodzić. Wchodzimy na górę. Ale pięknie. Ja się na pewno złamię teraz. Ale hardcore tu jest, co? Fajnie. O, tu jest drapa. Jak tu przejść? Alusia, pamiętacie, jak drapanko? W 94. Aluśka, co ty? Mila, a ty sobie przejdź tam, po. Ale jazda. Ale jazda. To nie siadaj ty mi na tą ziemię. Hardkorowo jest, słuchajcie, hardkorowo. Lecimy za. Ale jest jazda tutaj. Po prostu nieźle. Nie, ciocia nie. Niezła armatka. Z buszu wszyscy wychodzą. Ale ładnie. Buszu, ona ma szło. Nieźle. Pinka, no. Chodź, chodź. Dobrze. Ale ona, skoro na pędzie włączymy, to idzie. Co to? Jak tu później zejść? Mówię, zapała. Zjadłaś trawę? Ej, jak tu później zejść? No już nie szybko! Drapiemy tam. Da, spróbować dobrze z prostu. Chyba jak Milena idzie. No idź! Prawie jestem na górze, a zobaczcie jak wchodzę. Brawo! 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 Brawo!
pierwszym razem. Trafimy się. Jak staniesz przy taśmie, to jest hardcore, będziesz nas widzieć. Jak Giewon. Słuchajcie, jestem prawie na górze, ale tam nie wchodzę. Tu jest przepaść, żeby nie spaść. Siema. Tu już schodzimy pomału. Zerknę tam jeszcze tylko. Tu na czworakach idę. Zobaczcie. Oj, tu jest przepaść. Także jest pięknie, ale po co ryzykować? Jest zarąbiście. Jesteśmy na górze, tu schodzą wszyscy w dół, a my pójdziemy jeszcze tam pod tą ścianę, tam na dół, żeby zrobić sobie takie zdjęcie. No, słuchajcie, tu idziemy nad rzekę, a później wrócimy się tam pod tę ścianę, pod tę górkę, a idziemy zobaczyć tą rzeczkę, jak wygląda. Słuchajcie, przyklapłem na chwilę z Pawełkiem tutaj, o, bo tutaj schodzimy, ale ścieżka jest, ale dopiero deptana przez nos. Pierwsza brygada już tam poszła i tam się przeciskają przez rzeczkę, ale całkiem na dziko. Tak jak my stoimy na dziko, tak chodzimy na dziko. Świeżo wydeptana dróżka. Mówią, że tędy barany schodzą. Jak barany zejdą, to my też zejdziemy. A wy tędy schodziliście? Tak. A tu jest normalnie ścieżka. No to idziemy ścieżką. Nowa wydeptana przez naszą brygadę survivalową. O, barany tu chodzą. Dobra, lecimy dalej. O, baran jakiś się zabłąkał. Tu jest rzeczka wyschnięta. Będziemy szli rzeką, no. O, to też przygoda. Słuchajcie, zobaczcie. Idziemy normalnie byłą, tutaj czasami woda płynie. Idziemy teraz korytem rzeczki. Zobaczcie. Ale klimacik też jest, Pawełek, co? I słuchajcie, doszliśmy sobie nad rzekę, tutaj będziemy się kąpać, kumpać i wszystko robić, co chcemy. Bo karawaning to wolność. I słuchajcie, wycieczka w wąwozie zaliczona. Wracamy do bazy. Szykować Michę.
Słuchajcie, wróciliśmy po wycieczce, także jesteśmy już z powrotem, a tutaj zorganizowaliśmy sobie takie, zobaczcie, brameczkę. I z jednej strony siateczka przyczepiona do drzewka, a z drugiej strony znaleźliśmy taką gałąź. Każdy miał jakieś tam linki w środku i takie jest tutaj oto boisko, w którą, które mamy do siaty. Machamy! No, każdy szczęśliwy. Słuchajcie, opuszczamy tutaj naszą brygadę i człowieki rodzaju męskiego idą pod ścianę zrobić sobie zdjęcia. Baza, baza, wychodzimy. O, to jest konkret. Same dziki. Słuchajcie, idziemy i zobaczcie, jakie żuczki tu chodzą. Takie wielkie jak kciuk. Także idziemy, zaczynamy nasze podejście pod ścianę tą samą trasą, co szliśmy wszyscy wtedy. No, in past. I teraz na rozwidleniu, gdzie były te drzewka, co poszliśmy w lewo, to teraz pójdziemy w prawo. Zaraz zobaczycie. I ostatnio szliśmy tu w lewo. Tam do góry szliśmy, a teraz idziemy w prawo. Tutaj. Tam o. Tu. No, fajnie. Tu trzeba było iść. Tam szliśmy. Słuchajcie, prawie się skupczyłem tutaj na to przejście, ale zobaczcie. Fajnie, nie? Prawie się skupczyłem tu. Jest, elegancko. Słuchajcie, masakra jest. Idziemy dalej, aż pod samą ścianę. No. Zajebiście. Zajebiście. Patrz tam w dół. Tu cały czas przepaści są. Patrz. Tam zrobimy coś, ujęcie. Woda wypłukała, to się leje, nie? No. Wszędzie. Nie, no pięknie, tu jest pięknie. Czekajcie. Dziękuję wam, chłopaki, żeś tam mnie tu wyciągnęli. Tylko dziki. Tutaj. Nie, no jest bomba. Tutaj sobie zrobicie ten lej, naprawdę. Nie, zrobi wrażenie. Cały czas jest stromo, cały czas drapieżę. To was tu wyciągnąłem. Tu woda musiała z góry lecieć, nie? Chyba tak, ona się zbiera jakoś i ten piasek jakoś się rzeźbi, nie? Ta skała. Tam widziałeś, że w tej rzece to jest piasek właśnie z tych skał. Zobaczcie, nie? Jaka tam przy ścieżce jest cały czas przepaść. Co to jest w ogóle? To jest glina? Co to jest? To glina chyba. Nie no, jest kozak. Jest kozak, co?
lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, schodzimy jakoś. Jest mega kozak. Jak tu podejrzaliśmy, to nie wiedziałem, że to jest takie piękne jest. Teraz ta strona, słuchajcie. O! Żeby to się nie obsunęło, Pawełek. Mogliśmy tu przyjść, jak był ten słoneczko. A jest tu za dziura? Nie wiem. Masakra. Haratany, jakby tu poleciał na dół. Nie wiem, byś przeżył może, ale z haratany także dzięki ci bardzo. Nie no, jak spadł, to nie wiem. Nie no, przeżył, byś przeżył no tutaj. No, jak na główkę to nie. Tam, jak... stamtąd, ten? Nie no, tam nie. Tam to... No jest Dawid. A co mam ustawić? Na chod? Chodźmy zobaczmy. Jest mega. No. Nie widać tego tam z dołu, nie? Nie, nie, nie. Ale jakie są szczeliny porobione. Dobra, słuchajcie, wracamy, ale z tych, z tej górki, ale mówię wam, robi wrażenie. Jak tutaj będziecie kiedyś, znajdziecie tą miejscówę na Park Fortnite i będziecie tu kiedyś spać, to tu trzeba wejść, bo to robi wrażenie. Sami dobrze wiecie wszyscy, że nie oddają tego zdjęcia, ani nie oddaje tego kamera tej rzeczywistości. Także to jest mega, mega. Lecimy w krzoki. Zobaczcie, jak ja się zjarałam. Sama wyglądam normalnie jak Rumun. Ale słuchajcie, kąpię się. Nagle zaczął mi wyć telefon, ale to strasznie. Zobaczcie, która jest godzina. I wyskoczył mi taki alert. I słuchajcie, wszystkim nam, którzy jesteśmy zalogowani tu w tej sieci, wyskoczył taki alert, który mówi o tym, że w okolicy jest niedźwiedź i mamy na niego uważać. Także, ale normalnie ja wyskoczyłam jak poparzona, słuchajcie, spod prysznica. Jak zobaczyłam ten alert, to normalnie przestraszyłam się, że u nas w Polsce wojna. I wszyscy dostaliśmy taki i okazuje się, przeczytali, przetłumaczyli i że to jest w ogóle niedźwiedź w okolicy. I wszyscy, którzy tu stoimy, dostaliśmy taki alert, żeby uważać na niedźwiadka, bo się kręci biedak koło nas. Znowu? Co to jest? Znowu niedźwiedź? Znowu niedźwiedź. Dwa? No. Dwa niedźwiedzie! I taki alarm. Chodźcie do chałup, chowamy się! Chowamy się! Ja cię, ale ja jeszcze na sam koniec dnia. Słuchajcie, tak mi jest w twarz gorąco, że normalnie takie ode mnie wychodzą... o Jezu, nawet nie chcę mi się myśleć, co ode mnie wychodzi. W każdym razie piecze mnie bardzo buzia. I siedzieliśmy, w ogóle się nikt nas nie opalał, tylko chodziliśmy po górach i siedzieliśmy sobie. I dzisiaj powiem wam, że u nas słońce to było tak, wiecie, za chmurami, więc to dzisiaj się tak spiekłam. Dzisiaj już jest 7 dzień naszej wyprawy. Jutro jest 8 dzień naszej wyprawy i już będziemy się zbliżać ku domowi, ale jeszcze jutro będziemy odwiedzać zamek. I po drodze też jeszcze mamy fajną miejscówkę. Pokażę wam, zobaczcie na tym, jak mam od rękawka, widzicie? No, bo się w górach się tak opaliłam. I jutro idziemy do zamku i będziemy się już ku domowi udawać, więc będziemy kończyć naszą wyprawę rumuńską. Powiem wam, że było za je fajnie, ale to będzie później podsumowanie. A teraz słuchajcie, kończę tego vloga i oczywiście zapraszam was do następnych przygód w Rumunii. Trzymajcie się, pa! I uważajcie na słońce, bo ja to się chyba dzisiaj tak spiekłam, że aż normalnie cała jestem gorąca.